Siemaneczku ludzie, chciałem tutaj wspomnieć na początku odcinka dla was o takiej jednej sprawie, którą niektórzy znają, niektórzy nie. Tu znają bardziej ludzie, którzy oglądają Left 4 Dead, a u mnie jest to sprawa z moim widzem, który w tamtym czasie, kiedy ta była jeszcze jakby afera, oskamował asasyna, gdzie potem się okazało, że to nieprawda, że nie zrobił jednak tego. Bo to i tak była darmowa gra, też przeprosił. Ja pamiętam, wtedy się strasznie wkurzyłem. Pokazałem jego imię, nick, wszystko na odcinku z Left 4 Deada. Też na grupie mojej go strasznie zhejtowałem. Mówiłem dla ludzi, żeby jak coś uważali, co on do nich pisze, żeby nic od niego nie przyjmowali i takie inne. I właśnie kilka dni temu już się ta sprawa rozwiązała. Gadałem z tym widzem, on przeprosił za to wszystko, nie będzie żadnej więcej afery. Ja też przeprosiłem za to, jak go strasznie wtedy wyzwałem, bo wiem, że mnie trochę poniosło. Więc chciałem trochę tak wyczyścić tą sprawę, żebyście już dalej nie myśleli, że coś z nim jest. Możecie jemu ufać, wszystko jest spoko. Więc tak, tylko chciałem trochę o tym powiedzieć na początku odcinka i zapraszam was do oglądania normalnego odcinka z Overwatcha i intro. Cześć, witajcie moi kani. Witam was w kolejnym odcinku z Counter-Strike'a Global Offensive na modach. Tak, to nie jest. To nie ma modów japie, jak to Victoria. Ale tak. Nie no, joke. Jesteśmy w Overwatchu dzisiaj ze mną. Wika, Victoria, przywitaj się, Victoria. Dobra, wiem, Dzień witamy. dobry. Dzień dobry, Victoria. Ja To ja teraz się tak. zaczyna. Ja tylko teraz widzę tak tą twarz Wiktorii i ona tak sobie myśli: zamknij mordę. I tak ludzie, słuchajcie, dzisiaj będziemy grać nowy tryb na nowej mapie. Znaczy, właśnie ja chciałbym zagrać w tej nowej mapie, ale dobra, mniejsza z tym. Może jak skończymy nagrywać, ja bym nagrał szybko jeszcze samemu deathmatch, bo jeszcze raz czekajcie. Dobra ludzie, jesteśmy. Tak, brat mi wbił jak zawsze na początku do pokoju. Wiecie, znacie już tą typową rzecz u mnie. I tak, po prostu zrobimy tak, bo tu jest teraz nowy tryb Deathmatch i jest Deathmatch albo gra się samemu przeciwko chyba 9 innych graczy. Nie, czy 7 innych graczy, czyli jest razem 8 i osoba po prostu, która ma najwięcej killi, wygrywa, też często zostaje zagranie Która meczu, wbije wszystko, 20. która wbije 20 killi, bo trzeba wbić właśnie 20 killi. Głównie to się liczy tak, jeżeli chcecie zdobyć skrzynkę, to musicie być w pierwszej czwórce. Wtedy dostajecie skrzynkę. I jest też drużynowy deathmatch, gdzie się gra 4 na 4 i trzeba mieć 30 killi, znaczy nie, że jedna osoba ma 30 killi, czyli tylko, że dany team ma wbić 30 killi, więc powinno być ciekawe. Z Wiko już trochę graliśmy ten tryb. Mi się podoba, bo szybko można go skończyć i można szybko te skrzynki wbijać. Więc ja zaczynam tutaj, zobaczymy jak nam pójdzie, oby dobrze, oby nieźle. I na właśnie jedynie na tym trybie 1 przeciwko 7 innym jest tak, że się gra na tej nowej mapie, tym domu Widow, to się nazywa Chaton, tam Gillard, coś takiego, to jest chyba nazwisko Widow. I jak się gra ten drużynowy deathmatch, to już randomową mapę daje, na przykład daje normalne mapy z Overwatcha, czyli na przykład Kings Row, tak jak nam się trafiło, ta baza w kosmosie. I takie inne, tylko że te mapy są ograniczone do danego miejsca, gdzie się gra, większość przejść jest zamkniętych. I po prostu ludzie muszą się zabijać. Mi dobrze szło strasznie żołnierzem na tym trybie. Dla ciebie, Wika, czym ty chyba z łomiarzem więcej grałaś na nim. Więc też ludzie, No, nie ma sensu jakoś, żeby brać. Zeniatun. Albo Zeniatu. Na przykład nie ma jakoś sensu, żeby brać na przykład Mercy w tym trybie albo Anny, tylko bierzcie po prostu na przykład Zeniatę albo coś. O, O, Castillo nam świetnie. dali. Chyba tutaj też chyba graliśmy raz. Dobra, Ja nie więc wiem. ja wezmę sobie żołnierza. I tak ludzie, zobaczymy jak nam pójdzie. Niech levele mi się załadują nasze wszystkie. O, mamy dobre le... O Boże, też mają dobre levele w przeciwnym teamie. W ogóle Vika 70 level, god damn. No. Levelujesz, levelujesz.
Dobra, i się tutaj spełnimy w randomowych miejscach. Dobra, Wika zabiła ten. Widzicie, więc teraz obejmujemy przeprowadzenie i... O Boże, Hanzo! I na jedną rzecz, jaką May musicie mają uważać, i którą... smugę. Na jedną rzecz, którą musicie uważać, to nie spadajcie z mapy, bo to się zalicza jako Tak, minus jeden. samobójstwo i to zawsze zabiera wam jednego killa, nie? Więc musicie zawsze na to uważać. O, hej, Wika. Więc musicie zawsze na tą rzecz. Gdzie są wszyscy? Boże, wyjdź z tego pokoju! Poczekajcie. Dobra, ludzie, jesteśmy. Kurwa, znowu mi wpili do pokoju. Boże, nie rozumieją, debile. No, więc. Tak jak mówiłem. O, dobra, mają May. Hanzo! Tak, i tutaj też są health paki, ludzie! O Jezu. Są health paki, więc możecie zawsze się jakoś podleczyć podczas tego wszystkiego, nie? Ulti Fara, często. serio? Serio wzięli farę. Bro, już nie ma. Często też się ulti przydaje Weź się podczas tego trybu. wychyl. Masz kulę. Coś trochę za późno. Zabij tego złomiarza, bo on ma końcówkę życia. O Jezu, potrzebuję heala. Więc kogo oni mają farę? Farę, Hanzo. Nie mają Hanzo, złomiarza teraz mają za to. Ale ta fara to jest gówno. Gdybym McCree grał, to O bym farę Boże, łatwo mógł hej. zrobić. Aj, się schowała. O Jezus Maria, fara, daj mi wyjść. No. Dobra, Dość dobra. fajny tryb. Ta, no nie jest zły, nie Nie! jest zły. Ta, widziałam, Przepraszam. spadłaś. Dobra, spoko. Ja mam ulti. Ta gra wywołuje po prostu za dużo emocji. No nie, ta szmata się zabiła. Znaczy, nie ty, tylko mi, że ten, chodzi mi, że w Aha. loot. Mi chodzi, że w loot się Mei zamieniła, a nie zabiła. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie! Ulti mnie wzięła, ulti mnie wzięła, ulti! Uciekłem. Prosto z Prostos! dupy. O. Aż takiego ukojenia to ja nie mam, ale... Boli Już mnie mnie ta to. smuga wkurza, nie? Mnie też. Ja cię zaraz szlak walnę. O dobra, No. zginęła. Mają Hanzo jednak. No, super. Dobra, fara zabita. Spadłem z mapy! Wyskoczyłem do tyłu, nie widziałem gdzie jest. Aj, aj, aj. Soldiera wzięli, widzę. Ajaj, co za śmiecie, co? No. Darek, grasz ze mnie to? Tak. Ja lubię grać. Lubisz grać? Ja Zemi. też lubię grać, bo A wy widzicie, wow, jak się nice. zgraliśmy. O kurde, zaraz oni ten, jak to się nazywa, nas w punktach zaczną przebijać. No ale jak oni taki team wzięli, to się dziwią. No. A, w smo... Taki Głupi team ni smok. to, ni tamto, nie? No. Boże, no i Hanzo na mnie, i żołnierz na mnie. To jeszcze nie ma sensu. Czy ktoś naprawdę spadł? Ta. Ale dobrze, Coś chociaż czasami prze... się zdarza. No czasami Ula, się Antoni zdarza. wróci. Chodź. Ta, no coś ty. Ten soldier na mnie wbija, skurwa, z Hanzo. O, super, Fara i smuga na mnie. Jestem biednym Zeniatu. Dżinem. Proszę mnie zostawić w spokoju. Tylko ja mogę was pozabijać. No nie! A nie wy mnie. Kurwa mać! A już miałem tych dwóch ostatnich, bym zabił, nie? Że niech zaskoczyłem. Ajajaj. Ajajaj, mogłem to uratować, ale co ulti za szybko mi skończyło. A to Rusek chyba. Bo ma ten na początku. A to się nie dziwi, to Rusek.
Jak on tam przez, jak on przez większość czasu stał w tamtym miejscu, No. tam, nie? On się nawet nie ruszał. Jak cię wyrzucił? No. Jak cię wyrzucił? Hello, darkness, my old friend. Ojej. Masz. Fabibab. Dobra, ludzie, więc my robimy cięcie i zaraz Tak. się widzimy na kolejnej mapie. 3. Dobra, ludzie, jesteśmy na Dorado. Więc zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Bo byśmy chcieli skrzynkę wbić. Mexicano. No. Meksykano, tematy. to co, Sombro grać? Nie, ja nie gram Sombro. Chodź, może Macriego bym sobie wziął, zobaczymy, jak mi pójdzie Macri teraz. To ja wypróbuję żołnierza. Dobra, spoczko. Będziesz mogła chociaż siebie healować. No. Jak widzicie, to jest taka wydzielona po prostu część mapy, na której mamy grać, nie? Na której mamy się pozabijać. Dokładnie. O! Co za typ! Co za typka w sumie. Co za suka. No, dokładnie. Czyli naprawdę Okej. wzięli w swój team samych snajperów? I Reinharda. I Mei, która umie się zamrażać. Jednak cię nie lubię, Mei. A jakoś cię zacząłem lubić po tej animacji, co o tobie zrobili. Ale jednak wiesz co, pierdol. Nie jesteśmy Dzięki. przyjaciółmi. No tak, zapomniałem, że ty, Vika, też jesteś Mei. Ludzie, Vika naprawdę musi zrobić cosplay Mei, nie? I musi zacząć Mei mainować. Mei mainować. Damn, son. Umi... No. O kurwa, diva na mnie leci. Spierdalam, spierdalam, spierdalam. Fuck off! Hanzo! Wypadł. Zabiła mnie Mei, która... Znaczy, diva, która była już małą divą, nie? Serio? No nie wierzę! Chapek mu został jeden, prawdopodobnie. Ja po prostu pierdolę. Pasek. Ale zjebałam te ulti. My tego nie ugramy, ani trochę. Nie dość, że te debile, jakie z nami grają, to w ogóle nie ogarniają, bo kurwa Reinhardem grają. No Reinhard nie ogarnia. Ja pierdolę, jak tu nie ma, jak na dwóch snajperów wejść, nie? Nie mam ani jednego killa jeszcze, nie? Serio? Ani jednego. Ja mam 5. Ja nie mam ani jednego, bo te debile mnie cały czas zabijali się w kurwę. A, już na mnie czekała ta. Ja muszę zmienić tego Macri. Bo ja nic nie ugram. Jak zginę, to ugram. Jak zginiesz, to ugrasz? Wezmę, wdowę się wezmę, jak się w kurwę. A. O wdowie mowa. A, Mei wziął. Gratuluję. Weź się zabić tego Hanzo, co tam na dole jest maloła. No, killa mi zaliczyło. Co za japs, ja nie mam życia nawet, nie? Dobra. Ja się wkurwiłem teraz. Widzisz, chyba dobrego pika zrobiłem. No chyba nie. Akurat podleciała, a mnie ta suka zabija. Jak ty mnie ta Mei wkurwia, jak się wrócił. No. Szmato mała. Gdzie ona jest? Ja nie widzę, gdzie ona jest. O kurwa. O, to ja źle. A, wow. So much kill. A, to oni już tak naprawdę zaraz wygrają to. Co za Mei? Co za diva? Co za Mei? Co za diva? Dam ci twarz, Mei! I ty mi to robisz? Boże. Byłaś wzorem.
Znaczy, ja byłam twoim wzorem. I mnie zabijasz? Wow, 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 wow. O, super. Jebać ten tryb, serio ludzie. Tak. Jebać ten tryb. Jak się wygrywa jest fajne. Jak się wygrywa to jest fajnie, ale jak z takimi japsami kurwa grasz debilami. Mox, nie rzucaj na team, ty po prostu nie umiesz grać. Spierdale. O proszę. Fajny pistolet on ma w tym skinie. I ten naj... Jak wszyscy na nią czekali. Boże, jak wszyscy na nią czekali. Dobra ludzie, jeszcze jeden nagramy i się zaraz widzimy. Trzy. Dobra ludzie, jesteśmy na hole wody. I ja teraz gram... Ja teraz gram żołnierzem, ja pierdolę. No! Tylko chciałem nazwać śmieciem. A zagram z Ripkiem. No i Wika zagra Faro. Tak. Nie umiem, od razu mówię. Faro łatwo. Śmierć wchodzi ci w dupę, jak ci wkur... jak się wkurę. Widzisz wroga? Chociaż możemy zdobyć jeden win na koniec. Proszę. Ty, Fara. Faro się lata. No shit. Chyba wszyscy po ciebie tam poszli, co? No. Zmieniam postać. Serio? Mają też farę? Mhm. Złomiasz się Zenyatta. Jak złomiasz się Zenyatta? No złomiasz się Zenyatta. A! Kogo? Dobra, to według złomiasz. Ciebie jest lepszy? Nie wiem, wziąłem złomierza. Mam 2 HP! 2 HP! Boże, ratuj mnie! Boże, ratuj mnie! Jak ja żyję! No nie! W kurwo jebana. Health pack akurat tam nie było, jak w niego pobiegł. Ty nie masz skina do złomiarza? Nie. Lol. Ja mam tylko jedną postać bez skina. I jest to Reinhardt. Serio? Znaczy bez legendarki. A. Skina mam. Dużo skinów mam do niego, ale żadnego. To ja do złomiarza nie mam ani jednego skina, nie? Serio? No. Jezu, złomiarza, to ja mam tyle skinów, że... Możesz się podzielić. Skurwysynu, Rysiu pierdolony, kurwa. Rysiu, se dał nazwę pierdolony wieśniak. Nic się nie dziwić, że gra, kurwa, macre. Myślałem, że Gengu miał ulti przez chwilę. Niech heal me, bitch, nigga! Kurwa. Ja potrzebuję tej apteczki bardziej niż ty. Mam 12 hapca, szmato. No i ja dostałem, no i si, chuja ojcu. Doomfista mają? Da. Dobra. Oh fuck my life. Mam ulti w ogóle. Kto umarł, ten... Mam jakoś siaka. Wow, dzięki. O, farę mają. A! GG well played, można już powiedzieć. Fara to jest... Kurwasz. Uwaga, leci. Naprawdę. A nasza czy leci? Ich? No ich, ja nie mam. Wow, serio? Super. Cieszę się. I have ulti. Nie wierzę, nie? O! What happened, mate? Jak on zabił mnie i ja go zabiłam pośmiertnie. Wow. No. Granatem? Taka typowa. Nie, no tymi... Się... No jak przecież złomiasz ginie, to tam no parę to tymi rzucę. Granatami, no tak. O, to wiesz, ile razy ja tak ludzi zabijam? Na niskich poziomach jeszcze gram, bo już ludzie na wysokich poziomach to już w większości ogarniają, że z niego bombki wypadają na... O, ja też dopiero prawie zginąłem od takich. O, świetnie. Skąd? O. It's Hanu.
już koń. Nie czas. No, czemu ten Genju mnie nie lubi? Co ja ci zrobiłem? Mam, I have ult. Chcę wjechać na sufit, czyli na dach. I chcę z ulti spać na nich. Ten złomia strasznie lubi wchodzić na dach tutaj. Nie wierzę. No nie, no kurwa. W pizdę jebał cię kurwa, Arab czarnuchu pierdolony. W ogóle się nie wkurzą. Nie, jesteś spokojny. Ja? Bardzo. Jest tu w ogóle ktoś? Aha, spoko. A mogłem tam bardziej iść, tam bym 3 kile kurwa zdobył. Ale nie, ja jestem debil, ja kurwa, no tak. GG guys. Kurwa, jak mnie wkurwia ten tryb. Ludzie, świetny tryb, nie polecam. Blizzard, kurwa, usuńcie to zajebane gówno, bo was kurwa rozpierdolę. No. Cierorysia napisze. Jestem bardzo miłym graczem. Bardzo. A, Rysiu, jeżeli oglądasz odcinek, jesteś kupił kurwo. No. On od razu kurwa ten. Boże. Nie. Yeah. No, więc ludzie, to było na tyle w tym odcinku. I nawet pierdolę, nie chcę mi się nawet grać w ten deathmatch na szatą. Chociaż bym wam tą mapę pokazał. Więc szybko zrobię z Wiku customowy mecz i wam tą mapę chociaż pokażemy. Więc zaraz się widzimy. Dobra ludzie, więc jesteśmy na szato, Kilat i ja sobie wezmę Widow i po prostu Wika tam jest w oddzielnym teamie i tylko chcę wam po prostu pokazać tą mapę, jak ona wygląda. To jest taki zamek, można powiedzieć. To jest jej zamek, w którym ona chyba mieszkała, czy to był bardzo jej... są ładne widoczki. No, no, jakoś małą starożytną wioskę, yes, którą zestrzelę. Boom, mieszkańcy już nie żyją. Tu jest kura. Czy to jest taki podwórko, takie z figurą. Tutaj się najlepiej ulti wam używa. Wbijacie na górę, tutaj się dużo ich zbierze czasem, ulti włączacie, wszyscy nie żyją. Czemu to, ja myślałem, że to jest z kamienia, to jest drewno, bo ja to, nie, to jest z kamienia. Ja to rozwalam jednym walnięciem. Więc tak to wygląda tutaj, potem idziemy sobie tu. O, hej Wika. Bonjour. Nie próbuj mnie zabić. Nie próbuj mnie zabić. Poczekaj. O sole mio. La la la. La la. La. Quickscope. Yeah. Nie żyj, nie ładowałem do 100%. Dobra, więc tutaj idziemy sobie dalej, wchodzimy do środka sobie. Tutaj ten, widać, że to jest opuszczone, no bo to jest po prostu... na dużo rzeczy jest pod szmatami. Tu jest takie jakby piwnica, można powiedzieć, taki dół. Gdzie tu alkohol pewnie trzymają. Oko. Zostaw! Patrz, teraz będzie mnie wkurzała tutaj. Więc tutaj jak tak o tutaj pójdziecie, to właśnie wchodzicie na te główne miejsce. My sobie pobiegniemy tam dalej. No fuck off! Tutaj też można na dół zejść. To jest jakby tył, tu jest biblioteka. Fuck off. I tutaj jest komputer, który w ogóle tutaj właśnie siedziała Widow, bo tu jest, widzicie, na tej broń. Tutaj inne rzeczy, tak ona by tu siedziała, przygotowywała różne rzeczy i ta wiadomość to jest jakiś easter egg, bo czytałem, filmiki oglądałem właśnie o tym, jak ta mapa wyszła, że to, znaczy jeszcze jak była jeszcze na PTR, to że właśnie to jest jakiś easter egg. Nie pamiętam już z czym związany. O, to jest też ładne widoczki. No i tak, co tutaj dalej? No tutaj jaki hall jest, można na górę wejść, żeby szybko graczy zabijać. Tam się idzie dalej na dół i jak tutaj po prostu przyjdziemy, to... No takie mało, może sobie tu postać i takie inne. Więc mapka jest całkiem fajna, powiem wam. No ty... Bardzo mi się podoba, więc ludzie, myślę, że odcinek, jak wam się podobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. Tak, gdzie ty jesteś?
Wika jest. Wika, zadzierasz nie z tą Widow, wiesz? No, więc to na tyle w tym odcinku. Dzisiaj była ze mną Wika. Nie. Yeah. Mój las Max bardzo serdecznie i na razie. We'll be right back.